serdecznie w kolejnym wydaniu Teleinfo Procivium. Z przyjemnością informuję, że decyzją władz stowarzyszenia podjęto uchwałę o wydaniu w wersji online kwartalnika Ways to Go, czasopisma poświęconego problematyce resocjalizacji i to z uwzględnieniem procedur w różnych krajach Europy Zachodniej. Gazeta wydawana będzie w 3 językach. Do współpracy zaprosiliśmy przedstawicieli ośrodków akademickich w kraju i za granicą. Pierwszy numer ukaże się już jesienią tego roku. Stowarzyszenie podpisało porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku. Studenci tej uczelni będą mogli w naszej organizacji odbywać staże i praktyki studenckie. Do podpisania umowy doszło również z działającym na rynku od wielu lat serwisem spozdrowieniem.pl, który umożliwia rodzinom osób pozbawionych wolności wspieranie bliskich osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Nakładem wydawnictwa poznańskiego ukazał się cykl reportaży Niny Olszewskiej Pudło – Opowieści z polskich więzień. Nasza organizacja, obok Gazety Wyborczej, objęła patronat medialny nad tym wydarzeniem. Polecamy do przeczytania. Artykuł 42. To nazwa robocza przygotowanego przez Procivium projektu m.in. działań legislacyjnych mających na celu zmianę w polskiej procedurze karnowykonawczej. Jego zadaniem jest wypracowanie w porozumieniu ze służbą więzienną i w oparciu o wiedzę akademicką oraz praktykę organizacji pozarządowych jednolitej i efektywnej procedury umożliwiającej uczestnictwo społeczeństwa w procesie resocjalizacji osób pozbawionych wolności. To wszystko w tym wydaniu Teleinfo Procivium. Paulina Kielczyk, Zespół do spraw readaptacji społecznej skazanych. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.